Napisz równanie opisujące ilość kwadratów w poniższym ciągu. No tu mamy kolejne liczby i tym liczbom przypisane są kwadraciki tutaj narysowane. No i naszym celem jest odgadnięcie tej reguły, która stoi za tym przypisaniem. No i tutaj mamy zadanie, na przykład 56 wyraz tego ciągu, ile będzie zawierał tych kwadracików, prawda? Czyli jeżeli odgadniemy tę regułę, to będziemy mogli ją zastosować tutaj i bez kolejnego wypisywania wszystkich wyrazów pomiędzy 4 a 56 będziemy mogli odgadnąć, ile wyrazów powinno być w 56, tu na 56 miejscu. Czyli może zróbmy sobie taką tabelkę. Tu będzie n, to jest ten numer tej naszej kolumny tutaj, czyli mamy 1, 2, 3, 4, no a tu jest ilość kwadracików. Ilość kwadracików. No i co, jak n jest 1, to kwadracików jest, mamy 1 kwadracik, 2 to mamy 1, 2, 3, 4, 5, 3 mamy 1, 2, 3, 4, 8, 9 i 4 mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 12 i 1, czyli 13. No i teraz spróbujmy znaleźć regułę, która obowiązuje przy tworzeniu tych kolejnych wyrazów tego ciągu i jakoś opisać ją wzorem. Czyli przy przejściu od 1 do 2 no, przybyły nam 4 kwadraciki. Prawda? Tu jest 1 i przybyły nam 4, czyli ta reguła pomiędzy, czyli 5 to jest 1 plus 4. Co się dzieje w następnym kroku? W następnym kroku mamy 9, prawda? Czyli tak, mamy tyle, ile mieliśmy w kroku numer 2 i wydaje się, że znowuż nam przybyło 4. No, czyli 9 to jest tyle, ile było w kroku numer 2 plus 4. No i teraz w czwartym to znowuż tu mamy tyle, ile było w poprzednim kroku, czyli 9 i znowuż przybyło 4. Czyli wydaje się, że za każdym razem, każdy następny wyraz tego ciągu jest tworzony przez dodanie 4 kwadracików do liczby kwadracików, która była w kolejnym ciągu. No, czyli zwróćmy uwagę, może spróbujmy tutaj. Czyli tak, 5 to jest 1 plus 4, 9 to jest 5 plus 4, ale to jest 1 plus 4 plus 4, czyli 1 plus 2 razy 4. No 5 to jest 1 plus 1 razy 4. No i 1 to możemy napisać 1 plus 0 razy 4. Teraz 13, no 13 to jest 9, 9 to zapisaliśmy jako 1 plus 2 razy 4 i plus 4, tak? Czyli to jest 1 plus 3 razy 4. Czyli wydaje się, że reguła, która jest tutaj stosowana, to jest następująca, że ilość kwadratów w n tym kroku, to co? To wyraża się następującym wzorem, że to jest 1 plus, no może napiszmy jeszcze wyraźnie, 1 to jest 2 minus 1, czyli 1 plus 2 minus 1 razy 4, 2 z kolei to jest 1 plus 3 minus 1 razy 4, i 3 to jest 1 plus 4 minus 1 razy 4, czyli wydaje się, że reguła, która obowiązuje, jest następująca, że to jest 1 plus n minus 1 razy 4. Czyli możemy to zapisać jeszcze troszkę inaczej, czyli to jest 1 plus 4 razy n minus 4, czyli 4 n minus 3. No, czyli ilość
ilość kwadratów w kroku n. W n-tym kroku. No, wyraża się następującym wzorem. To jest 4n, n minus 3. Czyli teraz dla n równego 56, jeżeli n jest równe, no to podstawiamy tutaj, to mamy 4 razy 56 minus 3, to jest 4 razy 50, to jest 200, plus 4 razy 6, czyli 24 minus 3, czyli to jest 221. Czyli w kroku 56 powinno być 221 kwadracików. Teraz taki ciąg, który ma tę własność, że każdy następny wyraz powstaje poprzez dodanie tej samej liczby, tutaj tą liczbą jest 4 do poprzedniego, nosi nazwę ciągu arytmetycznego, czyli ten ciąg arytmetyczny. To jest ciąg arytmetyczny. No i teraz jeszcze, prawda, ta relacja pomiędzy tym n-em, numerem kroku, a ilością kwadracików jest liniowa. Znaczy to jest funkcja liniowa. Czyli z tym zastrzeżeniem, że prawda, naturalną dziedziną tej funkcji, tutaj znaczy bierzemy tylko wartości tej funkcji dla liczb całkowitych dodatnich, prawda? N równa 1, 2, 3, 4. Te wyrazy ciągu są numerowane liczbami całkowitymi dodatnimi, ale ten wzór jest wzorem funkcji liniowej.